Marcepan w Katowicach nie w tym roku, a już z pewnością nie pośród dzieci urodzonych w mieście na przestrzeni 2022 roku. To jedno z tych imion, na nadanie których nie zgodził się katowicki Urząd Stanu Cywilnego. Rodzice dziecka argumentowali wybór swoimi kulinarnymi upodobaniami, a jak podkreślają urzędnicy, to oni stoją na straży tego, by imię dziecka stanowiło o jego godności i odmowa nadania imienia nie świadczy o fanaberii pracownika urzędu. Takie imiona jak, jak Marcepan, bo ktoś lubi, a może Snickers. No i wtedy wydaje się w rozmowę z rodzicami, proponując jakby zmianę tego, dociekając, dlaczego taki pomysł, że to, że się komuś podoba. To jest jedna strona medalu, a druga strona, że w drugim dla mnie, kierownika, który ma podpisać się pod tym dokumentem, wiem, że to jest pewien jakby żart z dziecka, czy, 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 czy ktoś sobie nie zdaje sprawy, że, że, że jest to śmieszające. Bo choć tak naprawdę rodzic ma prawo nadać dziecku każde imię, powinien kierować się tym, jak w przyszłości będzie on odbierane. Moda na imiona zmienia się sukcesywnie i nierzadko okazuje się, że te nadane kilka lat wcześniej na fali trendów stają się pretekstem do żartów. Jak jednak podsumował katowicki urząd, rok 2022 obfitował w imiona popularne już od kilku lat z tendencją do imion tradycyjnych. Zmieniają się pozycje między poszczególnymi imionami, i tutaj w tym roku zwyciężyła Zuzanna, jeżeli chodzi o dziewczynki. 109 nowych mieszkanek naszego miasta ma, nosi właśnie takie imię. 108 Jakubów również pojawiło się w Katowicach. Natomiast te imiona są podobne w każdym kolejnym roku. To są i Zofie, Pola, Maja, jeżeli chodzi o te imiona żeńskie, jeżeli chodzi o imiona męskie, Jan Aleksander, ale również Wojciech czy Leon. Ciekawostką jest, że plasujący się na pierwszym miejscu w rankingu Jakub to imię, które 50 lat temu w Katowicach nadano chłopcom zaledwie dwa razy. Z kolei nowością w zestawieniu okazali się Filemon oraz Lili. Urzędnicy nie mają wątpliwości, że moda na pewne imiona zmienia się zdecydowanie pod wpływem internetu, choć jeszcze nie tak dawno ich znaczeń szukało się w słownikach imion. Na chwilę obecną od dwóch, trzech lat. Nikt nie zapytał o taki słownik. Mamy na stanie, niestety nie jest już popularne. Nikt nie pyta, ani młodzi, ani nawet starsi ludzie, którzy kiedyś szukali tych słowników po to, żeby sprawdzić sobie znaczenie swojego imienia. Niestety nie ma zainteresowania. Mam wrażenie, że w tej chwili młodzi rodzice szukają sobie inspiracji w internecie, a nie w książkach. A w internecie nic nie ginie, stąd coraz rzadziej pojawiają się w Katowicach imiona takie jak Janusz czy Grażyna, którym nadano, jak mówią urzędnicy zajmujący się tematem, pewną warstwę obciachową i ośmieszającą. Te nie pojawiły się w mieście od 6 lat.